Z nami Jerzy Rybicki. Spotykamy się przy okazji wydania książki o Marianie Kasprzyku. Bardzo fajna inicjatywa. Przede wszystkim co u pana, jak zdrówko? Dziękuję, jest wszystko w porządku. Oczywiście przeszedłem tą chorobę koronawirusa, no ale jest w tej chwili wszystko dobrze. No właśnie, zabrakło dzisiaj Mariana Kasprzyka, który też ma lekkie kłopoty zdrowotne, chyba jedyne co nie wyszło, bo fajna imprezka dzisiaj. Bardzo fajna, bardzo udana. Świetnie wypowiedział się Janusz Stabno, który prowadził to spotkanie. No, bardzo dużo się dowiedzieliśmy o Kasprzyku. Wspaniały zawodnik i to mu się całkowicie należy, że jest książka o nim. Janusz Stabno, który z nami współpracuje, z którym się znam jeszcze z miesięcznika Bokser, zapowiedział cały cykl i jest pan teoretycznie jedną z kolejnych gwiazd w kolejce. Czeka pan. No bardzo się cieszę oczywiście, no bo to jest tylko 7 złotych medalistów olimpijskich. Jestem ostatnim i muszę zaczekać na swoją kolej, bo przede mną właśnie jest Marian Kaszyk, jeszcze i inni wspaniali pięściarze, także no, właśnie dobrze, że piszą o boksie, mówią o boksie, bo ta dyscyplina potrzebuje takiego nagłosu, no, żeby o niej się cały czas mówiło. No właśnie, dyscyplina jest popularna w Polsce, Polacy kochają boks, ale rozmawiam niestety z ostatnim złotym medalistą olimpijskim, to już jest, tak szybko liczę, 24 lata plus 22, 46 lat, dobrze liczę? 46 lat no, minęło od mojego zdobycia złotego medalu olimpijskiego. Myślałem, że no, będzie więcej, ale no, po prostu niełatwo zdobyć medal olimpijski. No, trzeba na to bardzo ciężko zapracować, samo nic nie przychodzi i tylko praca, jeszcze raz ciężka praca na sali treningowej, dużo potu i wtedy można pójść w nasze, ktoś następny może pójść w nasze ślady. Mówi pan, że jest pan... olimpijskich oczywiście, żeby zdobyć złoty medal olimpijski. Tak, mówi pan, że jest pan jednym z 7 mistrzów olimpijskich w boksie z Polski, natomiast jest pan chyba, no teraz bym z głowy nie powiedział, jednym z 4, którzy mają medale mistrzostw świata, Europy i Igrzysk Olimpijskich, prawda? Bo tych było chyba jeszcze mniej. Tego to nie wiem, ale to jest prawda. Mam medale z mistrzostw świata, brązowy medal i 2 medale brązowe z mistrzostw Europy i 2 medale olimpijskie, bo jeszcze chciałem powiedzieć, że brązowy medal olimpijski z Moskwy, gdzie kontuzja nie pozwoliła mi zaboksować w półfinale. I wielki rywal ze Związku Radzieckiego, to w półfinale on był, tak? Bo... Sawczenko, Wiktor Sawczenko, także wszyscy się dziwili, że właśnie ja wyszedłem, bo mieliśmy się spotkać, myśleli, że ja do niego nie wyjdę, wyszedłem i było wielkie takie zaskoczenie, bo to było w Moskwie i nawet się pytali, ty boksujesz? Ja mówię, a dlaczego nie? No ja się go nie boję zawsze. I później po walce wszyscy do mnie przyszli z gratulacjami, sam Sawczenko, trenerzy rosyjscy, działacze, jeszcze pamiętam bokserów, Mariamę, Usywirtę, którzy przyszli i gratulowali mi pojedynku właśnie z Sawczenko, bo tylko no, można powiedzieć, że przegrałem dzięki tam, że kontuzję łuku brwiowego miałem i zostałem do narożnika odesłany, a u wszystkich sędziów po prostu prowadziłem na punkty. Teraz dopytam o coś, bo jestem rocznik 8-0, a w 76 mnie na świecie nie było. Czy to też nie z Sawczenką się nie bił pan w półfinale w Montrealu? W Montrealu wcześniej i w 80 roku. Czyli 2 razy w półfinałach się spotkaliście olimpijskich. Tak jest. No i w Moskwie też w półfinale i właśnie to, co mówiłem, to wielkie zaskoczenie, że ja do niego wyszedłem, bo przegrałem z nim przed czasem 2 lata wcześniej na Mistrzostwach Świata, też w półfinale. Także nigdy nie mogłem się z nim spotkać w finale, tylko zawsze po drodze był to półfinał. To tak już na koniec, skoro dzisiaj spotkały się takie wielkie postacie boksu, bo nie tylko pan, prawda, bo dzisiaj paru znakomitych gości, gdzie tkwi problem polskiego boksu, bo choć jest popularny i ludzie go bardzo, Polacy bardzo lubią oglądać, to jednak tych wyników nie ma, cieszymy się z jakichś naprawdę najmniejszych sukcesów. Gdzie tu tkwi problem? Ja myślę, że powodem jest likwidacja ligi bokserskiej. W momencie, kiedy była ta liga, co tydzień czy co 2 tygodnie były walki bokserskie i to właśnie naprowadzało tych kibiców. Wszyscy, pamiętam, w hali mirowskiej to pełna hala była zapełniona kibicami na te mecze. A w tej chwili właściwie nic nie ma i ten boks jakby troszeczkę został zapomniany i się nic nie dzieje, nie ma tej reklamy, nie wiadomo kto jest trenerem, kiedy będą boksować, jacy zawodnicy, także to wszystko tak jakoś umarło w jakiś sposób, można powiedzieć. Sądzi pan, że ta liga by trochę rozruszała i podniosła ten poziom, tak? No myślę, że tak, bo była też wiele głosów, żeby tą ligę zlikwidować, zlikwidowali, a liga potrzebuje no, co tydzień czy 2 dziesiątki zawodników, którzy byli przygotowani do startu. Teraz w tej chwili tego nie ma. Turnieje, które są od czasu do czasu, co jakiś okres, nieraz dłuższy, no, a nawet nie dopinguje samych zawodników do startu najbliższych i uważam, że to był wielki błąd, że została liga zlikwidowana. Panie Jerzy, dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że spotkamy się niedługo w równie elitarnym gronie. Zdrówka życzę przede wszystkim. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.